spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Every Tuesday at approximately 6:30 p.m., the Queen of the United Kingdom has a private audience with her Prime Minister. The meeting takes place in the private audience room located on the first floor of Buckingham Palace. In this audience, Prime Ministers will fall under your spell. Teatr w kinie. Spektakl Audiencja z Helen Mirren tylko w kinie Muza 27 września o godzinie 19. Z wodą po kostki i fetorem z rur kanalizacyjnych zmagają się mieszkańcy Miłoradzic w gminie Lubin. Co jakiś czas studzienka, która jak się okazuje została wybudowana na niestabilnym podłożu, wybija i powoduje zalewanie części posesji. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócili się do nas mieszkańcy. Słusznie jak się okazało. Po kilku latach monitów w przeciągu zaledwie 4 godzin od naszej wizyty w Miłoradzicach okazało się, że już w przyszłym tygodniu problem zostanie rozwiązany. Takie przynajmniej złożono deklaracje. Tak wyglądała droga po wczorajszej kolejnej w tym roku awarii. Pół godziny przed naszą wizytą w Miłoradzicach przyjechała ekipa, by wypompować nadmiar wody. Sfilmował to jeden z mieszkańców, który przyznaje, że nigdy tak szybko po zalaniu na miejsce nie pojawili się pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgnicach. To jest, strasznie wygląda, bo ta rzeka płynie aż od tamtego znaku, wszystko tu jest zalane, włącznie z tutaj, z tym miejscem, to jest najniżej. I tutaj jeden sąsiad, drugi sąsiad, trzeci, to jest wszystko, całe rozlewisko. Mieszkańcy skarżą się, że woda zalewa im podwórka, ogródki, piwnice i część drogi. Do tego muszą się zmagać z fetorem z kanalizacji, który jest wyjątkowo odczuwalny, gdy temperatury są wysokie. Aby woda nie wdzierała się do ogrodu, Marek Żuk musi sypać kamienie, które na krótki czas uniemożliwiają jej wpłynięcie na trawnik. To jednak, jak przyznaje mieszkaniec Miłoradzic, tylko prowizoryczne sposoby na radzenie sobie z problemem. No jak jest ciepło, to ci państwo w ogóle nie mogą wytrzymać. Mówię pani, tu nawet nie idzie przyjść koło tych budynków. Po pierwsze, ci państwo jeszcze nie powiedzieli, że im łazienki zalewa. Przychodzą takie dni, że jak ostatnio co było, to przez 3 dni po prostu nie szło skorzystać z łazienki, bo wszystko stoi, nic nie schodzi. W tej chwili mi zalewa ogród, także część ogrodu już jest bezużyteczna, bo miałam ostatnio szambo. Rzecznik prasowy gminy Lubin przyznaje, że studzienka wybudowana została w miejscu, gdzie grunt jest wyjątkowo niestabilny i stąd wszystkie problemy. Został sporządzony odwiert i badania i ocena jest taka, że należy dokonać jej przebudowy i w tej chwili jest już złożone zlecenie na wykonanie projektu i myślę, że w przyszłym tygodniu, bo to w trybie takim awarii, jest to wszystko wykonywane dosyć szybko i w przyszłym tygodniu Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowy Księgienica, który zawiaduje właśnie tak, tą studzienką, będzie dokonywał już jej modernizacji. Rzecznik gminy zadeklarował, że w przyszłym tygodniu studzienka zostanie przebudowana.